Zbiornik wodny przy ulicy Zastawnej w Modliszewicach przechodzi właśnie kompleksową odnowę. Jest to obiekt strategiczny dla tej miejscowości, jeśli chodzi o gospodarkę wodną. No ten zbiornik to nie tylko ozdoba miejscowości świadcząca o jej specyficznej urodzie, ale też spełnia rolę zbiornika retencyjnego, zbierającego wody opadowe z całej miejscowości. Ona jest położona na takim południowym stoku pagórka, który biegnie od Karolinowa. I może tego nie widać na co dzień, ale kilkakrotnie w przeszłości miejscowość, która nie leży nad żadną rzeką, była ofiarą swoistej powodzi. Fala wody opadowej przelewała się przez kolejne ulice, trafiała do tego zbiornika. W ostatnich latach obiekt nie do końca był w stanie spełniać swoją retencyjną funkcję. Był on mocno zamulony i nie mógł przyjąć większej liczby wody. Co za tym idzie, jego przeciwpowodziowa rola uległa znacznemu zmniejszeniu. Z tego powodu władze gminy podjęły decyzję o remoncie stawu. Dzisiaj wydobycie prawie metra namułów pozwoliło zwielokrotnie powiększyć zdolność do przyjmowania wody. W ten sposób zwiększyło bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miejscowości. Jak powiedziałem, specyficznej, bo nie leżącej nad żadną rzeką, a wielokrotnie w przeszłości narażonej na skutki bardzo intensywnych opadów deszczowych, prawie powodziowe skutki. Prace, które wciąż trwają w Modliszewicach, to przede wszystkim pogłębianie i odmulanie zbiornika. Głębokość obiektu zwiększy się o około 1 metr. Wyremontowane zostaną też rowy znajdujące się w pobliżu stawu, wymienione rury melioracyjne, a ściany zbiornika zostaną naprawione i obsadzone nową trawą. Całość prac pochłonie blisko 123 tysiące złotych z budżetu gminy.